Hej, 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 cześć, witajcie, ja jestem was ulubiony youtuber, trochę więcej siły mam dzisiaj, bo ten nagrywałem z rana, nie miałem tyle siły, wiadomo o co chodzi. W sumie teraz też nie mam jakoś zbyt wiele, ale wiecie o co chodzi. Na początek zostaw suba i lajka, bo wiecie jakie to jest ważne, wiecie jakie to jest ważne, no, zostawiaj suba, ja nie wiem co ja mówię. Nieważne, jak widzicie jestem w nowym pomieszczeniu, które tutaj zrobiłem po odcinku. Nie wiem czy widzieliście mój kilo 5 czy 3, aha, chyba wam rzucałem... Jak enchantowałem ten drugi pod koniec poprzedniego odcinka, no to teraz już widzicie, mam 5-3-3. Połączyłem sobie. Aha, bo ja tam wtedy nie miałem niezniszczalności. A, no to zrobiłem kolejny. W każdym bądź razie. Dzisiaj zrobimy sobie, myślę, secika, szczególnie, że mam 55 diaksów. Więc zrobimy sobie seta jeszcze jednego. Jak widzicie, właśnie tutaj dałem te skrzynki i tak. Chciałbym, żeby tutaj był magazyn. Takie, tutaj by były dwie, tu też by były dwie, jakoś tak. Bym to chyba zrobił. No i zrobiłem portal do netheru, bo chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wybrali. No ale przed tym chciałbym zrobić sobie seta, którego później zenchantujemy, więc zróbmy, nie umiem mówić. Zróbmy sobie secika, cyk, cyk, cyk i bania jeszcze, okej. Okay. A w ogóle jak to oglądacie? Ani czemu ja to tutaj dałem? Jak to oglądacie, to jest chyba albo... Kurde, nie wiem kiedy to oglądacie. W każdym bądź razie... Jeżeli to oglądacie w piątek, to znaczy, że dzisiaj bardzo możliwe, że będzie live z Dragona, bo jest start. Tak jak powiedziałem, bania, to mi się tak trochę ten... Więc Cox, Cox live z gildią. No właśnie, co ja właściwie robię, bo tego seta trzeba będzie zdjąć. O, wywalmy go. I założymy nowego seta i teraz wyglądam zupełnie inaczej. Dobra, w sumie weźmy sobie tego seciora. Dajmy... no nie wiem, gdzie go dać. Takiego zapasowego, nie? Bo później się okaże, że zdechnę i nie będę mieć seta, więc dam sobie go tu. A za parę odcinków już bym chciał się wybrać na smoka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy mam jakieś złoto, bo jakbym miał złoto, to bym wziął do trade'u z piglinami, ale dobra, to już trudno. Nie mam złota, to nie mam. Jedyne, co może bym zrobił, na jaki bym poziom mógł zenchantować... Nie, dobra, nawet nie, na razie nie enchantuję. O, lepiej! Lepiej! O, o, o! Dobra, może zróbmy tutaj schodki. Tu dokładnie. Cyk, tutaj może jakoś, aha, bo to jest Soul Sandior. No i, o, dobra, tu już mamy powoli lepsze zejście. Jeżeli tak nie jesteśmy najwyżej. No, takie teraz nudniejsza część, szczególnie, że teraz nie mam, muszę tu jakiś tunel poprowadzić, to zrobimy tak. O, kwarc przy okazji wykopię dla levela, wiecie o co chodzi. O, kwarc to jest fajny sposób na zdobycie levela, nie powiem. Nie powiem, że nie. Jak widzicie, o, w ogóle kwarc też będę chyba sobie zbierał, żeby później jakiś... Zazwyczaj zbieram kwarc tylko i wyłącznie dla levela, ale kwarc się też przydaje przecież... Słyszę ogień, to już jest tutaj gdzieś. Przecież kwarc się też przydaje w budowlach i nieraz na przykład na Creative, jak sobie budowaliście coś, to przecież używało się kwarcu, więc nie wiem... O, jestem tu. No i teraz, żebym ja się nie zgubił, nie? No niby mam kordy, ale później się okaże, że... Zrobię sobie jeszcze drugiego screenshota, żeby wiedzieć dokładnie. O nie, szkielet. Dobra, czekajcie, trzeba gdzie indziej zejść. Tu sobie zrobimy tunel. Pseudo-tunel. Taki dziwny tunel, tak. Okej, jest git. Dobra. No to dobra, tu już mamy praktycznie zejście. Tu sobie jeszcze zrobię taki... O! Czemu mi idę nie... Znaczy, dobra, nieważne. Już wszystko działa, po prostu... O kurde, dużo kości tu jest. Ale cię zmyliłem, gościu. Dobra. No to tak, w sumie już F3 mogę wyłączyć, tak mi się wydaje. Albo jeszcze sobie screenshota zrobić, F2. Dobra. No to w takim razie, w poszukiwaniu fortecy, taki pewnie jest tytuł odcinka. Jak mi się bardzo spodoba, to taki dam. Jak nie, to nie. Jak nie, to dam sobie tytuł upgrade i będzie takie zdjęcie. Taka miniaturka, ta zdjęcie. O, mamy złoto. Ja pierdzielę, boję się tu skakać, ale dobra. Mówię nie. Dobra, no to wykopiemy sobie to złoto. Aha, dużo mi dało. 20 samorodków, to chyba z tego dwie sztabki plus minus mogę zrobić, więc dwie sztabki to gościu, to mi z tego perły mogą dropnąć. Nie, a tak serio, to nie wiem jak w netherze działa to, że można znaleźć. Z tego co wiem jest jakaś technika, z tego... Gość co ma jakby rekord świata, wymyślił jakąś technikę, że jak się idzie kordy plus plus, to się wtedy respi, znaczy więcej struktur się respi, czy jakoś tak. I dla tych co nie wiedzą czemu to kopię, to dla trade'u z piglinami. A złotych rzeczy raczej nie będę robił, nie? 400 tak już tak prawie mam. Nie wiedziałem, że aż... A, bo ja z fortunką kopię, no właśnie. Dobra, o ja pierdzielę! Nie zadziałał mi przycisk. Dobra. O Jezu, i ten rak. Dobra, chodźmy tutaj.
No to tak. Kordy, tak? O ja pierdziele. Czemu się na takim dziwnym terenie zrespiłem? Pod C mam zooma, bo na Blazing Packu mam pod Z. Dobra. Trzeba poszukać czegoś fajnego, bo stąd nic nie widać. 16? A nie wiem, czy to coś pomoże. No coś tam. Panie szkielecie. Ty, mogą starcze w sumie zrobić. No przecież. Dobra, już walicie, no ale... No kurde, no nie pomyślałem, no, no głupi jestem. Dobra, widzimy się chyba jak znajdę fortecę, bo myślę, że to nie ma sensu. Teraz w jakim kierunku? Tu jest plus i tu jest plus? A nie, tu jest minus, czyli w tym kierunku się idzie na plus, tak? W tym się idzie na plus i w tym? Tak, dobra. No, na szczęście mam bardzo fajne miejsce, do, żeby iść. Bo nie... Minusowe kordy. No ty gówniaku mały, no. Kto się tak nauczył? Pewnie mama Creeper XD. Mama Creeper, to nieźle sobie wymyśliłem. Dobra, no to idziemy na kordy plus plus, widzimy się jak coś znajdę. Widzowie, jak widzicie mamy problem. Nie przeszedłem jakoś bardzo dużo, ale... Ale... Nie wiem. Nie wiem czemu, ale trochę mi się tego nie chce szukać. W sumie czemu się temu dziwić. Dobra. Tak zrobimy. O shit, ja bym prawie... Ja zaraz zdechnę przecież. Co ja robię? Zostaw mnie u łańcuch. Dobra. Tam jest gast, który mnie nie widzi. Tu jest szkielet, który mnie widzi. Siema. Ała! Czemu ja ci takie małe wydaje? Dobra. Kurde, no tak szczerze. Myślałem, że to co się łatwiej znajduje. No w sensie... No teraz słabo, że taki się świat wybrał. No, Netheru raczej nie przewidziałem. Nie sprawdzałem, jak wybiegł ten świat. Więc, no trochę słabo. No ale co ja mogę powiedzieć? O shit. No. Nie no, ewidentnie widzowie, tutaj nie da się znaleźć tego i już mam mniej siły, normalnie. Ja nie lubię tak podróżować, bo później mam mniej siły, wiecie o co chodzi? Teraz mówię takim głosem niepocieszonym zbytnio. O czym mam się cieszyć? Aha, no i zapomniałem, że tak się nie dostawiać, bo to jest różnica paru pikseli. Widzicie? Mówić nie umiem. Dobra. Nie chcę tu robić... czegoś takiego, bo zaraz spadnę i się zabiję, więc... O, shit. Dobra. Enderman. Zabijać go? Dobra, zabijem z Endermana. Chodźmy tutaj, schowajmy się na spokojnie. Endermiś, chodź do mnie. Endermiś, jak ja cię lubię. O, takie będę ci hity kombosy dali. O ja pierdolę, dobra. Jedna perła. No w sumie... Git nawet. Ale nie, no to jest tragedia z tymi fortecami, no. Ja rozumiem, że speedrunnerzy taki Tobiasz Gamin se narzeka, że... że nie ma fortec. Każdy narzeka, że nie ma fortec w tych nowych wersjach. Nie wiem, co ja gadam w ogóle. No nie dziwi się, że każdy narzeka. O shit, dobra. No nie wiem, no. O, mamy normalny biom. Może teraz będzie jakaś forteca. W sensie... Tu jest biom jeszcze inny. Kurde, ile już odeszłam? 800 kratek? Chyba łącznie, no. No dobra, ważne, że mamy biom. Blisko ten. No jak nie, to po prostu ten. Nie chcę tutaj cheatować, no ale jak ten. Po prostu okejtem znajdę, tak? I pójdę na te kordy. No ale to już w takim ostatecznym przypadku, jak przez 2000 kratek będę szedł, to po prostu tepnę. Albo innego wyboru. No, czy ja wiem. Kurde, nie chcę też oszukiwać. Nie wiem, czy mi w ogóle jedzenia starczy na całą tą podróż. Teraz za mało wziąłem. W ogóle teraz nie kopię tych surowców, bo mi się odechciało. O! Portal, siema. Co tam u ciebie, portalinio? Odkopmy to. Do złota. Wiem, że to jest ten pigin, mnie zarąbię teraz. Krzyneczka, w której jest... Mending, serio? Dobra, weźmy sobie to. Mending nie będę brać, po co mi to, nie? Inaczej jakby się dało książkę z tego, to wziąłoby dwie rzeczy, no ale... Ale gościu. Ale tak się nie da, no niestety. Pigliny tam są. Dobra, idziemy do piglinów, tak mi się wydaje. Drewna nie wziąłem. Kurde, ale jestem nieprzygotowany na to, naprawdę, nie? Ej, wy, menele małe. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem, zdechnę zaraz.
Zostaw mnie, zostaw mnie. Nie wolno. Nie gryź. On gryzie! Pomocy! Zostaw. Nie. Zostaw mnie. A zabić cię? Dobra, jednak żyję. Ja pierdzielę. Już myślałem, że nie żyję. Jest tam coś? Obsydian dają. Aha, nic nie ma. Moje złoto wyrzulili. Ej, no naprawdę, tu nic nie ma, jak idę na te kordy. Może to... O, shit, no przecież ja zaraz zginę. Nie, dobra, to jest... Mi się coś wydaje, że ja tego nie dożyję, nie? Ale dobra, może jednak... O, shit, gast. Siema, mordo. Gasior, no czemu dwóch gastów się mi porozpiło? Piglin mnie goni, nie mam prawie HP. No kurde, bloków nie mam, żeby się podbudować. Postawić mnie proszę, no. Nie ma fortecy jeszcze. Jak ja to lubię, naprawdę. Chyba wracamy zaraz. Albo nie, zrobimy tak. Oczak sobie, cyk. Lag lokate, fortress, cyk. 500 bloków ode mnie. Aha, czyli poszedłem w złą stronę. I teraz, czekajcie. Żeby nie było, ja nic nie biorę. Dobra, dobra, dobra. Ja się tylko tepnę, bo czasem się respi. Nie, teraz się dobrze zrespiło. I teraz sobie survival moda daje i nic nie było. Nawet teraz widzicie, mogę zresetować świat, żebym nie mógł używać game moda. I mam kiedyś dam świat do pobrania. Jak ktoś umie sobie zobaczyć, czy cheatowałem, czy nie, to się zobaczy. Dziękuję, do widzenia. Proszę bardzo. No. Kurde, się teraz skurzyłem trochę. Ale dobra. I teraz trzeba było... Kolejne chociaż zapisać. F3. Okej, okay, mam zapisane kordy. W takim razie, czyli to jednak było w inną stronę. To były koordynaty plus minus, nie. Liczyć nie umiem. To były koordynaty plus plus, ale w innym trochę kierunku. Słyszę już tutaj blazy, więc się podbudujemy szybko. Ale to nie mów, że ja się nad spawnerem. Co jest grana? Żeby mnie zaraz nie zabili, nie? No to jest spawner ewidentnie, ej. Żeby mnie nie zabili goście. Dobra, przekopię się te... Dobra, tędy przejdę. Ale ja pierdziela. Co tu się... No spawner, no jest. No dobra. Trendy. Ale że ty do mnie już strzelasz, mordo, tak się nie bawimy. Siema. Ale że tu kolejny jest? Nie mów, że drugi spawner. Pierwsza pałka, okej. Okay. A nawet nie wiem, czy ich killowem nie będę zabijał. Fortunka działa na... Nie, chyba nie działa, ale nie wiem. W sumie nie wiadomo. Dobra, wejdę tędy. Nie, dobra, tu nic nie ma. Fajnie, fajnie, rozumiem, rozumiem. Wiecie, no, po pałkach i po brodawkach wracamy do domu. Dobra, niech ty się wyszczelisz. Dobra. No i ciebie teraz możemy zabić na spokojnie. Dobra, w sumie to wyłączę, żeby widzieć, jakie hity wale. Aha, mu nic nie poleciało, rozumiem. Dobra, okej, tu jest spawner i... Dobra, zrobimy to tak, jak robią profesjonaliści. No ty mordo... O shit! Szczelił ten gnój. Ała, dostałem od niego hitem. Dobra, poczekamy sobie teraz. I w ogóle taki protip, jeżeli jesteście bez zbroi i się palicie, to możecie skakać, nie? Bo widziałem, że niektórzy nie skaczą. I wtedy się szybciej... Dobra, dostał raz. Ała, dostałem i... No dobra, w sumie nie tak... A, myślałam, że już nie oszczała. Dobra, no dobra. No nie jest jakiś wielki fart, no ale dobra. Ja tu jestem tylko i wyłącznie, żeby sobie pałki zdobyć. Dobra. Serio? Taki nie fart? No dobra, no. O, pierdziele. Jakby tu była lawa, to bym prawie nie przeżył. Prawie mówię, bo nie wpadłem, ja, ale wiadomo o co chodzi. Dobra. Nie, no ale taki... Nie... O, ja pierdziele. Dobra, wyszczelcie ze siebie wszystko. Dobra. Ajajajajaj. No, szczelaj. Dobra, wyszczelał jeden. A drugi jeszcze. Dobra, wyszczelił. Dobra. Tylko dwie? Serio? Tak mało? Nie no, w sensie wiecie. Mogło być gorzej. Ała! Pierdziela. Dobra. I patrzcie na to. Powinno teraz szybko zejść, aż sobie zjemy chlebek. O, widzicie? A tak to by dłużej było. O, zapomniałem, że wy jesteście nabuzowani. O, pierdziela. Skacz, Menelu, dobra. Pierdziele, co ty tu robisz? Menelu mały.
Miller byś mały, dobra. Jezu, ile was się tu respi? Ja rozumiem, że... Ja chciałem, żebyście się... Czemu ja się tak boję, jak mam diamentową zbroję XD? W sensie, rozumiem ogień. Dobra. Nie no, nie mów, że trzy pałki. No tyle blaze'ów i trzy pałki. Pierdziela. No i ale zostaw mnie. Dziękuję. A, dzięki. Siema, mordo. Dobra, ja bym sobie tu w sumie tak jeszcze zrobił. O ja. Czemu ty mnie trafiłeś? Nieładnie tak. Dobra. Poszła. O, teraz duży drop był. Teraz mam 6 nagle. To jest git. Dobra, zjem sobie chleb, bo zaraz zdechnę. A ty jest kolejny, w sumie ciebie mogę zbić. Lubisz być bity? O kurde. Albo ja. O, dobra, siema. Ciebie może zbiję. Lubisz bicie? O ja. Dobra, chyba lubisz. Bez pałki. Wiecie, jeszcze jedna i uciekamy. Ten sobie na luzaku. Porąbało cię? Tak, cię walę. No nie mów, że pałka nie dropła. Okej, okay. Trochę dziwne to było. No dawaj, resp się. Dobra. Okej. Mam pałkę. Dobra, spadamy stąd, nie ma co. Poszukam teraz w takim razie... Nie, na kordy na razie nie będę wracał moje. Lecz na pewno... Ej, a co gdyby się okazało, że na przykład jestem za lawą? Co wtedy? Bo nie, chyba nie może, chociaż mogę być za lawą. Chyba będzie się rozejrzeć w te kordy, co ja ten. Zjem sobie tu chlebek, zregeneruję się. Albo dobra, nie muszę się... Ty, właśnie ja muszę wracać szybko. Dobra, czekajcie, co ja potrzebuję? Na pewno perły, bo nie chcę mi się... Ale no dobra, to już kiedy indziej muszę przyjść. I to się zawsze może zrobić bez fortecy. Dobra, kordy fortecy mam zapisane. Jakbym chciał kiedyś beacona zdobyć, to przyjdę tutaj. Lecimy na kordy, czyli zmniejszając to i to. Wal się na łeb. O, myślałam, że odbiję. Jestem głupi po prostu. O! Dobra, poleciało. Nie chcę mi się z nim bawić trochę, no ale dobra. Dobra, idę stąd po prostu. Masz gaścior, baw się. Siema w ogóle! Co ty tu robisz? Taki zgubiony jesteś, widzę. O, nic nie dropło. Nie no, wiecie, zawsze lepiej mieć niż nie mieć, nie? Główka. Kurde, kolejne blaze tu są. Dobra, czekajcie, bo ja... Dobra, w tą stronę na razie sobie pójdźmy. I później 700 kratek w tą, tak? Okej. Okay. Tu chyba nie powinno być lawy, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale wiecie, wszystko jest możliwe, nie? Dobra. Let's go w takim razie. Lecimy sobie w tą stronę, tylko teraz wiecie, no właśnie, jakbym teraz ten, to mógłbym się spalić. Więc trzeba trochę powoli. Dobra, lecimy. Nie postawiłem bloku, fajnie. Lecimy dalej w takim razie. Cyk, 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 ty, 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 ty. W sumie nie mogę chyba tak szybko. Ale wiecie, to złoto się i tak przydaje. Później sobie zrobię z tego sztabki w... Wiecie, w realnym świecie? Realnym? Prawdziwym? Nie, no to nie jest prawdziwy, to jest gra. No to zrobię sobie po prostu... tam. Zrobię sobie z tego złoto i później jak tutaj przyjdę, to... Wiecie, dobra, tu jeszcze nie będę robił. Dobra, ale tu już mogę. A, to jeden klocek sobie zrobiłem. Kozacko. Powiem tyle. No, powiem po prostu tyle. Dobra, idziemy dalej. Naprawdę. Dużo tych cave'ów się tu trafia, a 600 kratek jeszcze przede mną. No, 600 kratek nie będę kopał. Ja pierdzielę, nie umiem się wymówić. 600 kratek nie będę kopał. No. Dobra. O! A przecież ja tutaj miałem tą okolicę. Ja poszedłem w inną stronę przecież. Tak, to jest to? I grzybek w ogóle, pod grzybior. Ma grzyby. Dobra. Dobra, słuchajcie widzowie, nie wiem czy mam rację, ale chyba miałem właśnie tą część biomu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest ta. Znaczy to w ogóle może być inny ten. To może być 400 kratek w tom. Czekajcie. Czy ja tutaj byłem? No właśnie nie muszę wcale tutaj, nie musiałem wcale tu być. Ty guziec! Siema. Guziecu, no ja pierdzielę, ile on damage'a zadaje. Do bana ten guziec jest. Nie, to chyba nie był ten biom. Chociaż, czy ja tu przechodziłem? Wątpię, ale... Ale guziec dostał strzała. Wale ci strzała. Ała! Ty, jak on bije! Ja rozumiem, że ja mało... Co to jest? Druga forteca? Jest możliwe? Co? Dobra, nieważne. No trochę w każdym razie było to dziwne, ale...
w ogóle sorki, że trochę zhaksowałem. No ale też nie wiem. Chyba chcecie szybciej odcinek, nie? No to też nie zależy od tego. Ja pierdzielę! Milimetry i bym zginął! Byście nie mieli odcinka. Bo ja bym zakończył serię. Dobra, chodźmy tędy. Kurde, no słaba ta droga, nie powiem. Dobra, skoczymy sobie na to. O, jeszcze postawiłem blok. Dobra, zjedzmy sobie. Teraz, żeby tutaj nie wpaść, bo jeszcze tu jest magma cube. Magma cube, tak. Dobra, tędy. Takie oto parkour jumpy. Parkour jumpy, to nieźle. Aha, no i to jest za lawą. No w ogóle ja się oddalam trochę. Przejdźmy sobie tu bokiem. Bo teoretycznie mogę tu przejść, bo... Tu się zmniejszają kordy, czy zwiększają? Aha, czekajcie. Bo ja muszę iść w tą stronę przecież. Co ja robię? Czy te 600 mi się prawie nie z... A, też w tą! Czyli... To jest, mój portal jest gdzieś w tamtą stronę. Ja w ogóle w inną stronę idę, mówię... I... Ja, słyszycie mnie? Aha, ja zaraz jedzenia nie będę mieć. Dobra, słuchajcie widzowie. Trzeba tak. Tędy. Tędy. Na shifcie sobie przejdziemy, żeby nam najmniej damage'a zadało. No. Jezu, ja się boję, że spłonę zaraz. Dobra. Szybko, dobra, idziemy teraz tędy. W ogóle jeszcze nie mogę zapomnieć, że to zna... No nie, no nie mogło mi się gorzej chyba trafić. Gdzie nie ma tego? Gunwa? Chyba tutaj. Nie, no tu jest. Dobra, przekopnę się przez to, trudno już. Trudno. Chodźmy po prostu, cyk. Dobra. Jesteśmy 500 kratek, rozumiem. Ratatatatataj. Dobra. 300 kratek w tom jeszcze teraz bym poszedł, bo teraz jest jezioro lawy. Kurde, no niby się zbliżam, niby się nie zbliżam, nie? Na to wychodzi. Więc idziemy po prostu cały czas tak. Tak jak chciałbym jeszcze przekopać się. W ogóle zauważyłem, że z tą fortunką praktycznie zawsze mi dropie. Kurde, no przecież mi zaraz chleba zabraknie, co ty gadasz? Tak, nie wiem, jeszcze z 50 kratek bym się przekopał. Tutaj, tu. Czekajcie, to już będzie tu. Ale syfior. Wywalaj z tym syfem. Tylko tak na razie. No i tutaj się wykopię, nie? O Jezu, jakby tu była lawa. Ja w nederze czasem naprawdę. Okej, tędy. Tędy. Jestem. Gdzie się idzie, tędy? No i nie mówcie, że teraz ominąłem to. Wyżej, niżej. Nie, tak nie robimy. Ty, no gdzie to jest? Cofnąć się? No nie wiem. Dobra, zrobimy tak. Wejdę tutaj. Im wyżej, tym lepiej. O, jest. Dobra. Tylko to takie małe jest trochę. O, jest! Wyjście. Czyli to wyżej chyba było. Tak, wyżej. Enderman. Pigliny. I właśnie, guźce mogę przecież zabić. Guźce mają jedzenie. Siema, to mnie nie ruszysz. Dobra. Przecież z guźców lecą steki, nie? Guźce, chodźcie do mnie, tylko nie zabijcie mnie. Ej, nie wiem czemu, ale zawsze jak biegam bez zbroi po naderze, spotykam guźce. I teraz jeszcze biją z guźcami, więc powinny być. A teraz na przykład guźców nie ma, jak potrzebuję jedzenia, nie? Strasznie. O, guziec odezwał się. Guziec, o nie, to nie ty. To jednak nie guziec. Chociaż nie, no guziec też, a nie, to oni. To tylko oni. Aha, ten ma kuszę, no to nieźle. Gdzie ten z kuszą? Chodź tu, młodziaku. Ten tego z kuszą. Dobra, walnął swojego. Nie, dobra, zostaw mnie. Ha, nie trafił. Murujemy w takim razie. Nie będzie. Jeden leży. Nie! Aaaa! No i kolejny kolega przyszedł. Dobrze, zmieczam. Dobra, ja nie mogę. Z kuszą kolejny. Aaaa! Uspokójcie się! Ja nie mogę! Przecież tu zawału idzie dostać. Guziec! O, jest guziec. Jezu, jak ty świjoku jesteś upierdliwy! Dobra. Ale mu strefiło, co robię. 4 dał! O kurde! No, guziec dużo dałeś nawet. Więcej niż świniok.
Dobra, idziemy do bazy. W którą stronę? W tą. No i przede wszystkim w tą, nie? No to jest za lawą, ewidentnie. To jest przerąbane. Tyle mogę powiedzieć. A dobra, myślałem, że się podbuduje trochę. Okej. Nie, no to jest najgorsza, ba. Nie najgorszy nether. Nie oszukujmy się. Bywały gorsze. Ale jeden z gorszych netherów. Dobra, teraz żeby tylko nie spotkać Ghasta. Dobra, tu się tym podbuduję. Tym. Dobra, teraz cyk. To są zwykłe pigmeny? Tak, to się tak nazywało i ja nie mogę. Widzicie, co robi Minecraft z ludźmi? Zapomnieli o pigmenach i... Oła. Widzicie? Spóźniony damage dostałem. Jezu, ale ten odcinek już jest pewnie długi. Tak nie wiadomo co. Dobra, tędy idziemy w takim razie. Nie no, przecież mi ewidentnie zaraz jedzenia zabraknie. Trzy chleby mam. Okej, jestem już na minusie, czyli to jest chyba złe koordynaty. Teraz w jedną stronę trzeba... No, naprawdę... Naprawdę... Dobrze, że mam jeszcze trochę budulca, bo... I nawet nie chcę widzieć, że zaraz spotkam... że zaraz spotkam jakiegoś Ghasta po prostu, który mnie zepchnie. Nawet nie chcę o tym słyszeć, naprawdę. Oby mnie Ghast nie zobaczył, naprawdę. Ghast? My się lubimy, my przyjaciółki jesteśmy. Nie no, nie, no Ghast mnie nie może chyba dotknąć, nie? Czy może? Dobra, nieważne, chodźmy tu. Zjedzmy sobie jeden chleb. Póki można. Trzeba korzystać. W tą stronę. No to tu są Ghasty, to nie przejdę. Nie, no dobra, chyba tędy przejdę, nie? Nie, no czemu mi się taka trasa trafiła? Gdzieś zdechnę z głodu. Albo w sumie nam peaceful to nie zginę, po prostu mnie będzie widać za zero damage'a, tak mi się wydaje. Dobra. Jesteśmy w słabej pozycji, bo 400 kratek. I dlaczego ja... Czemu ja idę w tą... Minecraft mnie troluje. Raz idę w tą, bo jak mi pokazuje, i tu jest za dużo mobów, zostawić mnie! W tą stronę 60, tak? I w tą? W tą się zmniejszają, no to idę w tą prosto, tak? Prosta. Dobra widzowie, jak widzicie, widzimy się już. I wróciłem tutaj po prostu wpisując gamerule, keep inventory, true i teraz daję false. Dlatego, że byłem 3000 kratek, nie miałem jedzenia i no, i oszczędziłem sobie swój czas. Myślę, że to, znaczy to jest taki po prostu uszybszanie czasu, tak? Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, no ale cóż. Taki bywa los czasem. Jak jest po prostu szansa, to można czasem zacheatować. W sumie to nie jest taki wielki cheat, więc to też mi nie robi, wiecie, jakiejś różnicy. Mamy 42 złota. A, tu jest ten kill-off. Wiecie, ja tyle nie grałem, że tak trochę już nie wiem. Zrobimy sobie jeszcze trochę kwarcu z tego, 19 bloków. Damy tutaj i myślę, że ja będę się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie żegnał. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy sobie secika, jeszcze sobie zrobię skrzyneczki i postawię tutaj. Także, o, tu sobie zrobimy tak, tu sobie dam cały syf, który nie potrzebuję. Cyk. I tak była git wyprawa. W następnym odcinku po prostu pójdziemy tradeować się z piglinami. Albo ja to nawet zrobię nie teraz, tylko teraz poza odcinkiem. I po prostu w następnym odcinku wam powiem coś. O, i właśnie mogę sobie zrobić, żeby mnie pigliny nie biły. Zrobię sobie czapę. O, dobra. Także ja teraz będę szedł do netheru się tradeować z piglinami. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Do następnego. Zostaw lajka, suba, elo.